Uczestnicy tego pikniku zadzierali głowę, wypatrując podniebnych atrakcji, a tych w minioną sobotę przed Domem Ludowym w Goleszowie nie brakowało. W programie tegorocznej edycji pikniku z okazji Dnia Spadochroniarzy znalazł się pokaz przelotu lotni i motolotni oraz skoków spadochronowych. Nad publicznością przeleciał również dromader, który w upalną sobotę przyniósł ochłodzenie, zraszając wodą nie tylko pola. Ważnym punktem spotkania było również przyjęcie 5 nowych skoczków do Związku Polskich Spadochroniarzy 18 Oddziału Ziemi Cieszyńskiej. Aby być członkiem Związku Polskich Spadochroniarzy, wystarczy wykonać jeden samodzielny skok. Jeden samodzielny, nie w tandemie, lecz samodzielny skok, i to uprawnia do bycia członkiem. Są również członkowie wspierający, oczywiście oni nie mają skoków, wspierają nasz związek, natomiast nie mają prawa brać udział w głosowaniach na walnych zebraniach. Związek się rozrasta, bo z roku na rok przybywa nowych członków. Obecnie liczy prawie 100 osób. Związek w ogóle powstał na bazie żołnierzy 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej. Natomiast dzisiejsze warunki sprzyjają spadochroniarstwu. Ludzie lubią skakać, ale też ograniczenia w tym sensie są mniejsze. Legitymację skoczka spadochronowego odebrał w sobotę m.in. Wojciech Błachowicz. Mega dużo adrenaliny, mega dużo emocji, walka ze strachem, z samym sobą, także to są rzeczy, których się nie da opisać, ale namawiam każdego, kto jest żądny emocji, żeby spróbował, bo naprawdę warto. A nie było takiej chwili zawahania przy tym pierwszym skoku? Oczywiście, że jest. No to tak naprawdę są ekstremalne doznania. Wysiadamy z samolotu, który leci kilka kilometrów nad ziemią i wyskakujemy i pokonujemy strach przed tym, że coś się może stać tego tak naprawdę strasznego, ale no wbrew temu jakby całej tej otoczce, która towarzyszy adrenaliny i emocji podczas skoku, no statystycznie jest to bezpieczny sport. Skoki spadochronowe wciągają. Karol Lipowczan swój ostatni skok oddał w 2016 roku, ale jak przyznaje, na tym nie koniec. Moje skoki zaczęły się w wieku 18 lat, kiedy ukończyłem kurs spadochronowy w Krośnie nad Wisłokiem. Tam wykonałem 3 skoki i prawie po roku zostałem wcielony do 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, gdzie ukończyłem szkołę podoficerską, następnie byłem dowódcą plutonu, także i tam wykonywałem skoki bojowe. Natomiast ostatnio sobie pozwoliłem wykonać sportowe skoki, tak dla przyjemności. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, OX.pl, Marta Szymik.